jeśli chodzi o pracę na systemie GPS Sonda Sports, zupełnie inaczej też podchodzę, znaczy dzielę to na pozycje, tak? W przypadku młyna skupiam się na całej objętości treningu, na całym obciążeniu treningowym, na klimpie, między innymi jak oni pracują, tam jest bardzo dużo młynów, tam jest dużo mimo wszystko przystojów i to jest najważniejsze dla mnie w ich przypadku, natomiast w przypadku zawodników ataku, czy tych bardziej mobilnych, nawet trzeciej linii, wymagam od nich więcej zwinności, zwrotności, szybkości, na pewno gdzieś poruszania się w jakichś intensywnościach wyższych, czyli na prędkościach konkretnych, które chcemy, ilość sprintów wykonanych. No i to, co jest, myślę, taką domeną w rugby i różnicą między rugby, chociażby piłką nożną, już pomijając tą piłkę, kontakt i inne rzeczy, to jest bardzo duża liczba zatrzymań, hamowań, deakceleracji i to jest parametr, który między innymi sonda mierzy. Możemy sprawdzić właśnie tą różnicę z maksymalnej prędkości, jak szybko ten zawodnik wyhamowuje i w przypadku tych wybitnych, najlepszych zawodników rzeczywiście dostrzegalne jest to, że te prędkości są niesamowite, potrafią z prędkości często 30 km na godzinę wyhamować na jednym, dwóch krokach do zera. To jest ta największa różnica i to są te parametry, na które patrzę. Natomiast dodatkowo no, patrzę na całą intensywność treningu, patrzę na całą objętość w zależności od tego, ile nam zostało do meczu, ile w jakiej części sezonu jesteśmy, to się zmienia. Tak? Cały czas monitoruję to. Również, tak chociażby jak dzisiaj mamy 3 treningi, muszę dopasować, spojrzeć jaka była intensywność i nawet do tej intensywności dobrać kolejną rozgrzewkę, żeby całościowo ta objętość nie wyszła niesamowicie nie wiadomo jaka. Również rozmawiam z trenerem, jeśli przykładowo za dużo pobiegamy na tym treningu i widać, że chłopaki są zmęczeni, no to wtedy być może ta ostatnia jednostka może być troszeczkę lżejsza. Więc tutaj jest taktyka, są te elementy, które musimy przećwiczyć, natomiast zawodnicy również muszą być w pewnych dyspozycjach startowych.